Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test paletki Vibo Sherry Nude. Postanowiłam tą paletę z Wami przetestować, dlatego że dostałam kilka komentarzy pod filmem z testem paletki Vibo i zmalowanej, że bardziej ciekawi Was ta paleta. I w sumie się nie dziwię, bo kolorystyka jest raczej dzienna, taka bardziej uniwersalna dla wszystkich. W palecie zmalowanej mamy trochę nudziaków, trochę neonów, takich bardziej kolorowych cieni. Tutaj ta kolorystyka jest wyrównana, raczej w stronę ciepłej. Mamy tutaj takie wiśniowe kolory, burgundy, trochę kolorów beżowych, przejściowych i trochę fajnych błysków. Także stwierdziłam, że ją kupię i przetestuję. Próbowałam ją kupić już wcześniej, jak polowałam na paletę od zmalowanej, ale nie mogłam na nią trafić i ostatnio będąc w Rossmanie właśnie na tą paletkę trafiłam. Ona już nie była w promocji, bo na początku była w promocji za 35,99 zł. Cena regularna to 52 zł, ale miałam możliwość zakupienia jej w promocji 2 plus 2 w aplikacji Rossmann, także ją kupiłam i dzisiaj ją przetestujemy. Co do samej palety, zawiera ona 17 produktów, mamy tutaj 16 cieni i korektor. 10 cieni matowych, 4 cienie duochromowe, powiedzmy robione na wzór cieni od Huda Beauty, takich dwukolorowych. I widziałam już gdzieś tam na Instagramie porównania tej palety do jednej z paletek Hudy, kolorystycznie i właśnie przez to, że mamy tutaj te 4 duochromy. I mamy do tego jeszcze 2 brokaty i jeden metaliczny cień, więc paleta jest fajna, zróżnicowana. Co do samego opakowania, co do grafiki, no to tutaj to holo mi się podoba. Mamy tu wytłoczenie w kształcie kamieni, do tego mamy w środku przykładowy makijaż. Nie ma lusterka, no ale nie czepiajmy się, bo jest to jednak Vibo, jest to marka drogeryjna, stosunkowo tania. Bierzemy się za testy i zobaczymy, czy jest ona warta uwagi. Jedyne, do czego się mogę przyczepić na pierwszy rzut oka, to jest to, w jakich wypraskach są cienie, bo te trójkąty mi się kompletnie nie podobają wizualnie. A druga sprawa, jak robiłam Wam swatche, to bardzo, bardzo ciężko było zrobić te swatche. Wiem, że nie wszyscy mają kanały na YouTubie, nie wszyscy mają jakieś tam media społecznościowe o tematyce beauty i nie potrzebują robić swatchy. Dla takich normalnych osób, powiedzmy, które malują się w domu, tylko w domu, no to tutaj może to nie stanowić problemu, ale dla osoby, która właśnie pokazuje innym te produkty, która robi swatche i częściej z tej palety korzysta, no to tutaj no te trójkąty są moim zdaniem nietrafione. Wolałabym, żeby te wypraski były po prostu kwadratowe, no ale to też jest takie, powiedziałabym, że czepialstwo. Swatche już Wam zrobiłam wcześniej, dlatego że, no tak jak mówię, od razu patrząc na tą paletę w środku stwierdziłam, że ze swatchami mi się na pewno zejdzie, nie będzie łatwo, więc załatwiłam to przed rozpoczęciem nagrywania. I wyglądają one tak. I mamy tutaj pierwszą szóstkę, drugą szóstkę i trzecią szóstkę. Jeśli chodzi o nazwy, to mamy taką folijkę, na której te nazwy są. Jak dla mnie to jest minus, dlatego że jest tutaj miejsce na to, żeby małym drukiem jednak wypisać te nazwy przy cieniach. I to jest takie niedopracowanie. Wiadomo, że łatwiej się pracuje, tym bardziej jeżeli właśnie się nagrywa filmy z paletą, gdzie mamy te nazwy i możemy widzowi powiedzieć, jak dany cień się nazywa. No ale to znowu czepialstwo. Nie wszystkim pewnie będzie przeszkadzało to, że tutaj nie ma tych nazw. Przechodzimy sobie do swatchy. Zaczynamy od pierwszej szóstki, tej tutaj na górze. Tu mamy korektor. I co do tego korektora, to mogę Wam powiedzieć już teraz na wstępie, że to jest słaby produkt i moim zdaniem on jest tutaj niepotrzebny. Ja bym tutaj wsadziła albo jakiś ciemny brąz, który mogłabym wykorzystać do kreski, albo kolor czarny. I wtedy ta paleta, można by było powiedzieć, że jest taką paletą dzienną, która sama w sobie jest wystarczająca na zrobienie ciemnego makijażu. Bez czarnego cienia, coś mi tutaj brakuje, a korektor jest zbędny. Próbowałam go nałożyć na powiekę, on się strasznie rozwarstwia. Jak go przypudrowałam, bo od razu chciałam go przypudrować tym beżowym cieniem, to strasznie to wyglądało. On był tak plamisty, tak nierówno to było nałożone. Stwierdziłam, nie chcę testować tych cieni na tym korektorze, bo moim zdaniem on jest po prostu bardzo, bardzo słaby. Także nałożyłam swój zaufany korektor, którego bardzo długo używałam jako bazy pod cienie, czyli Lovely No More Dark Circles, a ten korektor sobie darujemy. Ale jeżeli kogoś by interesował kolor tego korektora, no to wygląda on tak. Dalej mamy cień matowy, bardzo, bardzo jasny, średnio napigmentowany. Kolejny cień, trzeci w kolejności, czyli ten, to jest taki różany duochrom. Później mamy ten cień beżowy i powiedziałabym, że on jest bardzo jasny jak na cień
do zmatowienia powieki. Cień w palecie zmalowanej jest idealnym beżem. Tutaj myślę, że dla ciemniejszych karnacji on będzie za blady, za biały. Tu mamy dalej cień matowy, ten kolorek, czyli też taka średnia pigmentacja. I ostatni cień to jest jedyny metalik z palety i wygląda on tak. Także na swatchu prezentuje się ok. Lecimy sobie z drugą szóstką i zaczynamy od cienia duochromowego, takiego w kolorze, bym powiedziała, nude. Wygląda całkiem spoko, ale czy robi on jakiś szał? Tak pół na pół. Dalej mamy dwa cienie matowe i ten pierwszy jeszcze się w miarę zasłoczował, ten drugi, jak widzicie, bardzo, bardzo słaba pigmentacja i to jest ten kolorek. Kolejny produkt to jest brokat. Jak widzicie, to jest po prostu zwykły, gruby brokat. On jest sypki, ale na takiej delikatnej, lepkiej bazie. Mi się wydaje, że on się będzie osypywał i przede wszystkim on będzie się nierówno rozkładał na powiece. Ja nie lubię tego typu produktów właśnie dlatego, że bardzo ciężko jest stopniować nakładanie tego brokatu i wolę sypkie brokaty na mokre bazy. Wtedy mam większą kontrolę nad produktem. Takich osobiście nie lubię, ale jeszcze nie skreślamy tych brokatów. Zobaczymy, jak one będą się prezentowały na oczach. Kolejny cień to mat i to jest taki matowy, różany kolor. I mamy go tutaj, więc całkiem spoko. I ostatni kolor z tej szóstki to jest duochrom i on jest taki miedziano-złoto-różany. Wszystkie te kolory, powiedziałabym, że mają takie lekko różane podtony. Nawet te beżo-brązy gdzieś tam wybijają się na tych swatchach z lekko różowymi tonami. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiekach. I zaczynamy trzeci rząd. Tutaj mamy najciemniejsze cienie matowe. Pierwszy to jest, no taki powiedziałabym, burgund, wiśnia i on jest tutaj. Także pigmentacja całkiem w porządku. Kolejny to jest prasowany brokat, tylko ten pierwszy brokat jest jednokolorowy. Tutaj mamy brokat dwukolorowy, nawet może trzy kolory tutaj są. Złoty, różany i troszkę taki srebrny. Ciężko mi określić, no ale nie jest brzydki, jeśli chodzi o swatcha. Dalej matowy brąz i on wygląda tak. I też powiedziałabym, że ma lekką nutę wiśni. Kolejny to jest ostatni duochrom i mamy go tutaj. I to jest taki, no też jakby miedziano, troszeczkę złoty kolor ze złotymi drobinkami. I dwa maty, najciemniejsze z palety. Wygląda to tak. Także jak widzicie, swatche no zapowiadają się spoko, ale już na pierwszy rzut oka mogę Wam powiedzieć, że ciemne kolory mają lepszą pigmentację, jasne kolory tą pigmentację mają taką średnią. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oczach, ale na ten moment tyle mogę Wam powiedzieć. Co do formuły cieni, no to nie są one jakoś bardzo suche, są dobrze wpracowane w paletę, czyli się nie osypują przy swatchowaniu. To myślę, że jest pierwszym takim plusem tej paletki. Nałożyłam folijkę, żeby łatwiej było mi mówić, jakich kolorów będę używać w makijażu. I zaczynam od załamania powieki. Biorę sobie ten cień Hazelnut, czyli taki no, brązik dosyć ciepły. Lusterko i sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że ten cień wygląda naprawdę fajnie. On jest delikatny, mam wrażenie, że troszeczkę jaśniejszy niż w palecie. Ładnie się chmurkuje. Przy blendowaniu on się faktycznie robi taki bardzo delikatny, ale to jest taka ładna poświata koloru. Więc jak na razie na plus. I to blendowanie jest mega szybkie, intuicyjne. Nie ma tutaj żadnego prześwitu. Wygląda to moim zdaniem super. Dalej cień Malaga, czyli ten tutaj, no to jest już kolor z mocnymi różowymi tonami i będę go nakładać w zewnętrzny kącik. Zobaczymy, jaka będzie jego pigmentacja, bo na swatchach te kolory ciemniejsze wypadały lepiej. I on jest znowu bardzo delikatny. Drugi cień, którego używam i tak samo jak ten pierwszy w palecie wygląda na ciemniejszy. A jeśli chodzi o nakładanie na powiekę, to wypada dużo jaśniej. Próbowałam budować ten cień Malaga i muszę Wam powiedzieć, że ciężko, bardzo ciężko. Dokładałam 3-4 razy ten cień, wklepywałam, żeby go nie przeciągać, a on i tak wypada bardzo delikatnie. On wygląda ładnie, nie ma tutaj żadnej plamy, żadnego prześwitu. Ładnie się połączył z tym cieniem w załamaniu, ale jest to delikatniejszy efekt niż mamy w palecie. Także tutaj troszeczkę zmyłka, bo te cienie są napigmentowane, nie powiem, że nie, ale jakoś tak
rozbielają się, troszeczkę wytracają się podczas nakładania. Biorę sobie teraz ten cień Rosewood, czyli jeden z dwóch w sumie najciemniejszych cieni, bo tutaj mamy ciemny brąz, ale on jest taki neutralny, może nawet troszeczkę chłodny. Tutaj mamy ciepły brąz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy ten kącik uda mi się tym cieniem przyciemnić. Używam tego samego pędzla, którym nakładałam wcześniejszy cień. Ok, coś tam widać, ale no ten cień jakoś super mi nie przyciemnił tutaj tego kącika. I on się troszeczkę osypuje. Ten cień Rosewood ma już lepszą pigmentację, ale mam wrażenie, że zlały mi się te dwa cienie. Ten różowy kolor właśnie z tym brązem. I myślę, że to jest spowodowane tym, że ten kolor Rosewood też ma delikatnie różane podtony i w połączeniu no to wszystko wygląda, jakbym nałożyła jeden cień różano-brązowy. Na dolną powiekę nałożyłam cień Cabernet, czyli ten ciemny brąz, najciemniejszy w sumie z paletki. I powiem Wam, że pigmentacja tego cienia jest naprawdę w porządku. Ładnie się rozciera. Ale jest to kolejny cień, który ma taki lekko wiśniowy podton, chociaż w palecie na to nie wygląda. Z jednej strony to jest fajne, że wszystkie cienie są w tonacjach podobnych, bo paleta jest spójna, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te cienie przez to się ze sobą po prostu zlewają w jedną plamę. Także ogólnie blendowanie, pigmentacja i formuła tych cieni i to, jak one wyglądają na powiece, moim zdaniem na plus. Ale no, to wygląda, jakbym miała maksymalnie dwa cienie nałożone na powiekę, a nałożyłam już cztery cienie. Więc tutaj pół na pół. Przejdziemy sobie teraz do błysków i nałożę na środek powieki do wewnętrznego kącika ten cień, a w sam wewnętrzny kącik nałożę ten cień. I to są dwa duochromy. I ten ciemniejszy błysk to jest kolor rumba. Czyli taki różowy, z troszeczkę z nutą miedzianych drobinek, złotych drobinek. A drugi cień, który postaram się już nałożyć pędzlem, to jest najjaśniejszy duochrom z palety i to jest kolor Sequin. I nałożę go tutaj w wewnętrznym kąciku. Troszeczkę przeciągnę, żeby połączyć z tym ciemniejszym błyskiem. Ten cień Sequin, czyli najjaśniejszy duochrom, przeciągnęłam jeszcze troszeczkę w wewnętrznym kąciku na dolnej powiece, żeby to wyglądało spójnie. I makijaż wygląda tak, więc myślę, że koniec końców wyszło to w porządku, ale no mam zarzut do tego, że te cienie się troszeczkę właśnie ze sobą zlały. Bo połączyły się fajnie, nie ma tutaj jakichś takich miejsc, wiecie, granic, gdzie jeden cień jest brzydko połączony z drugim. I to jest ich plus. Ładnie się też rozblendowały, rozchmurkowały. Ale te kolory nie są tak wyraźne, jakbym chciała. Ten cień w załamaniu strasznie mi się tutaj zlał z tym cieniem w zewnętrznym kąciku. Dolna powieka była zrobiona tym brązem, który no, powinien się tutaj wybijać, bo jest on delikatnie chłodniejszy i ciemniejszy. No a jednak to wszystko po połączeniu, po rozblendowaniu scaliło się ze sobą bardzo mocno. I tak jak mówię, plus i minus może to tego być. Plusem jest to, że są to cienie na pewno bezpieczne. Łatwo się z nimi pracuje, nie zrobimy sobie plam, szybko się blendują, ale minusem jest to, że nie są one wyraziste. Spróbuję jeszcze na koniec nałożyć ten trójwymiarowy brokat. Nałożę go palcem na suchą powiekę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nakładam go na środek powieki ruchem wklepującym. I tak jak myślałam, brokat rozkłada się nierównomiernie, osypuje się. No nakładałam go na suchą powiekę, więc to też jest kwestia tego. Jakbym go nakładała na mokry klej, to pewnie by się tak nie osypało i więcej by się też go przykleiło, bo bardzo dużo zostało mi na palcach. Wygląda spoko, ale tak jak mówiłam, ja nie lubię tego typu brokatów na takiej lekko klejącej bazie, bo to wszystko się razem ze sobą nie łączy i ciężko jest zbudować
fajne krycie tego brokatu. Co do mojego makijażu twarzy, to wszystko będzie w opisie, żeby już tego filmu nie przedłużać. Zrobię rzęsy i zaraz do Was wracam. Podsumujemy sobie tą paletę. Jeśli chodzi o te odgłosy, to mam dzisiaj w pokoju małego pomocnika, także wybaczcie, zaraz do Was wracam. Makijaż oczu skończony, na rzęsach mam odżywkę Essence Volume Booster i do tego tusz od Eveline Variet Lashes Show. A co do podsumowania paletki Vivo Cherry Nude. Myślę, że jest to dobry produkt, dobrze mi się z tą paletą pracowało, bardzo intuicyjnie, bardzo szybko się te cienie blendowały. Mam do niej dwa podstawowe zarzuty. To, że cienie się troszeczkę wytracają, pigment się wytraca podczas blendowania. I drugi problem jest taki, że moim zdaniem cienie się ze sobą zlewają. Chociaż ta kolorystyka nie jest taka stuprocentowo identyczna. Cienie w palecie wydają się być różne, to jednak te jasne brązy no na powiece wyglądają praktycznie identycznie. Te trzy ciemne kolory też są do siebie bardzo, bardzo zbliżone. Więc tutaj, jeżeli się zastanawiacie, to powiedziałabym, że na promocji tak, ona była w promocji za 35 zł, teraz już jest w normalnej cenie. Jeżeli będzie w promocji kolejny raz, to za 35 zł myślę, że jest warta tej ceny. Za 52 moim zdaniem są lepsze palety. Pierwsza z brzegu przychodzi mi do głowy paleta Ruby Glamour, coś takiego od Eveline. Fajne są palety Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec, też około 50 zł. Można je złapać na promocji, w Rossmanie chyba też już jest dostępna marka Revolution Pro, z tego co dobrze pamiętam. Z Drogerii Pigment jest teraz promocja, ostatnio robiłam zamówienie, minus 50% na cienie Affektu. Także możecie sobie za 5 dyszek kupić na przykład paletę Affekt, no a jakość jest dużo lepsza niż na pewno tej palety od Vibo. Jeśli chodzi o samą jakość cieni i porównanie do poprzednich palet Vibo, to ta paleta jest dużo lepsza. Więc jeżeli macie te starsze palety Vibo, one Wam się sprawdzały, no to tutaj jakość jest na wyższym poziomie. Może to nie jest taka sama jakość jak tych cieni z palety zmalowanej, bo tam naprawdę jest bardzo wysoki poziom. Tutaj powiedziałabym, że ta paleta jest dobra, ale nie jest to żaden szał. Co do tych cieni duochromowych, to na pewno nie ma co porównywać ich do cieni od Huda Beauty. Są to po prostu metaliki, które przed zesłoczowaniem wyglądają na takie dwukolorowe, bo są ładnie wprasowane, ale już po nałożeniu tych cieni, po zrobieniu słoczy, czy po włożeniu pędzla w paletę, no to one się robią jednolite. Brokaty, no to tutaj moim zdaniem pomyłka, bardzo słabe. Ja nie lubię, tak jak już mówiłam na początku, brokatów prasowanych, wolę sypkie. Ten metaliczny cień ładny, nie używałam go, na słoczu wygląda ok, no ale tak jak już Wam wspominałam, te cztery duochromy to są moim zdaniem zwykłe metaliki. Korektor, jeszcze nie wspominałam o tym korektorze, też jest to moim zdaniem błąd, że wrzucili do tej palety czarny cień, byłby lepszym rozwiązaniem, albo już jeżeli nie chcieli czarnego, to jakiś taki ciemny brąz do zrobienia kreski. Podsumowując, paleta moim zdaniem jest w porządku, jak za cenę około 35 zł. Paleta za 52 zł, troszeczkę za drogo. Jeżeli miałabym wybierać pomiędzy paletą zmalowana i Vibo a tą, to wybrałabym tamtą, bo jakość tamtych cieni, takich beżowych, basicowych, jest dużo lepsza. No są te neony i nie wszyscy będą ich używać. Ale dla tych cieni bazowych bym tamtą paletę kupiła, plus do tego macie piękny, taki a la turbo pigment, piękną złotą folię, która wygląda niesamowicie na powiece. Więc jeżeli się zastanawiacie, ja wybrałabym tamtą paletę, no ale wiem, że dużo osób bardziej gustuje w tego typu kolorystyce i ta paleta jest bardzo uniwersalna. Więc ona jest dobra, ale jeżeli mieliście do czynienia z cieniami na przykład Affektu, na przykład Glam Shopu, no to nie wiem, czy będziecie zadowoleni z tej jakości. Także jeśli chodzi o test palety Vibo Cherry Nude, to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik okaże się pomocny, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dajcie mi znać, jak z tego wybrnęłam i jak podobał Wam się mój dzisiejszy makijaż. Myślę, że jest w porządku i że te kolory nawet do mnie pasują. Ja nie lubię siebie w takich burgundowych, wiśniowych tonacjach, ale myślę, że ten makijaż wyszedł naprawdę ok. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!